Cześć wszystkim z tej strony, Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, mam nadzieję, że już ostatnim odcinku z The Thaumaturge. Tak więc tak, szukamy sobie póki co śladów, żeby wykorzystać je do odwrócenia uwagi Skawona. Tak więc co my tu mamy? Stara papierośnica, wygrawerowane na niej nazwisko Skawon. Starą papierośnicę pokrywają jeszcze starsze uczucia, są skomplikowane. Opowiadają o siostrze Thaumaturgini, która była ulubienicą całego domu. Papierośnica musiała kiedyś należeć do niej, o proszę, czyli miał siostrę, która była taumaturginią, tak? Ciekawe. Prezent dla carewicza. Liścik z życzeniami podpisany przez Skawona. Prezent pokrywa skorupa troski o małego bąbelka Romanowów. Chory maluszek nie może dostać noża, nawet takiego z godłem ceratu. Pokaleczy się i będą kłopoty. Ślad pewny. A tutaj mamy samego Skawona, tak? Okej. Okay. Popielniczka. Wypełnia ją popiół i niedopałki. Nad popielniczką unosi się wstyd i wściekłość na kobietę, której nie starcza ani pozycji, ani rozumu, żeby go krytykować. Suka. Pragnął ją zabić. Wtedy by zrozumiała, że generał gubernatorem Warszawy nie należy zadzierać. Czego Skawon nie mówi? Skawon przyniósł carewiczowi w prezencie nóż z godłem Romanowów. Kiepski prezent, uwzględniając chorobę następcy tronu. Niania malucha nieopatrznie wytłumaczyła generał gubernatorowi, że popełnił nietakt, a Skawon natychmiast ją za to znienawidził. Boli go, że niezwykłe niania wie o Romanowach. Coś, czego nie wie on. Oczywiście, że tak, kurka wodna. Nie ma jak pycha i duma, nie? Naraz. Kieliszek jest ciepły, ktoś przed chwilą z niego pił. Przez cienkie szkło przebija zawiść i poczucie wyobcowania. Pałacowe gierki zawsze go nużyły. Gdyby tak móc wejść im do głów, zmusić do uległości podziwu, zawsze tego zazdrościł Julii, palcem mocniej ścisnęły kielich, w cienkim szkle pojawiła się rysa. O proszę, sam chce być taumaturgiem, co? Zawiść! Czapka garnizonowa. Należy go do generał gubernatora. Czapka poprzytykana jest nitką pewności. Taumaturzy potrafią tylko niszczyć i mamić. Mieszają w sercach i głowach, są potworami ukrytymi za maską ludzkiego oblicza. Tak jak jego siostra, potwór, który zniknął. Tak jak powinni zniknąć oni wszyscy. Przeszłość Skawona. Siostra Skawona była taumaturginią, a Georgii zawsze marzył o takiej mocy. Pogrożył się w zawiści, a ta zmieniła się w skazę, którego pochłania i każe nienawidzić wszystkich taumaturgów. Bo jeżeli my nie jesteśmy potworami, to on jest bohaterem i każde jego zło jest usprawiedliwione. Czy ja mogę przejąć ostatnią skazę? Panie, ja kolekcjonuję skazy, dajże mi. Mam ostatnią skazę do przejęcia. Chcę ją skolekcjonować. Panie, daj mi ją. Jak? Dobra. Moich uszu doszły wieści o dekretach, które czekają na podpis cara na jego biurku. Co w nich jest? Dowiedziałem się, że jedną z metod walki z taumaturgami ma być konfiskata naszych majątków. Jak się z tym czujesz jako spadkobierca fortuny? Prawdę mówiąc, moja siostra powinna się bardziej obawiać. Mnie przypadła tylko stara książka. Jako dobry brat, nie wyobrażam sobie, jako dobry brat będziemy ją chronić. No nie no. Udało mi się zamienić kilka słów z pewnym młodzieńcem z Rady Miasta. Opowiedział mi o pomyśle na wprowadzenie miejsc, które w dużym skrócie pozbawiałyby nas, taumaturgów, rozumu oraz przez to mocy. O czym ty dokładnie do mnie mówisz? O lobotomii. Tak przynajmniej to brzmi. W ogóle wiecie, że lobotomia to jest do dzisiaj używany faktycznie zabieg lekarski, który polega na wywierceniu dziury w płacie czołowym, żeby zmniejszyć ciśnienia podczaszkowe? Coś innego nie daje mi spokoju. Mów, służę pomocą. Kiedyś właśnie była wiara taka, że właśnie to ciśnienie podczaszkowe wywołuje choroby psychiczne, dlatego wprowadzono zabieg lobotomii. Wanda tu jest. Takie tam ciekawostki, obawiałem nie? Obawiałem się, że się pojawi. Rozmawiałeś z nią? Tak. Tak. I wiem, że z zemsty planuje zamach na Skawona. Ale chyba mi się udało ją odwieść od tego. A co gorsza, zniweczy wszystko, nad czym pracowaliśmy. Zająłem się nią. Poza urażoną dumą i zrujnowanymi planami na wieczór, nic jej nie dolega. Coś innego nie daje mi spokoju. Mów. Służę pomocą. Chyba nie muszę, w sensie nie mogę właśnie. Wrócę w tym momencie. Dobra, wrócę później. I czas się zająć panem Skawonem w tym momencie. Tak więc zapisik poproszę serdecznie, zapisano. Pogadajmy. Panie Skawon. Kim pan jest?
Wydaje mi się, że gdzieś już pana widziałem. A mi się wydaje, że pana gdzieś słyszałam. No Boga Twaroga, co to za głos jest? Z Dragon Age'a, bez kitu. Zatrian? Chyba Zatrian. Przyszedłem tu z przyjaciółmi i mam nadzieję, że przedstawię ich panu wkrótce. Gdyby cokolwiek znaczyli, to już bym ich znał. Ma pan może papierosa? Niestety nie. Wielka szkoda. W czym jeszcze mogę pomóc? Wciąż słychać strzały z miasta. Jako zaniepokojony poddany mogę zapytać, czy jesteśmy tu bezpieczni? Rozumiem i powiem panu to co innym. Sytuacja jest pod kontrolą. Moi najlepsi ludzie strzegą państwa bezpieczeństwa. Nawet mysz się nie prześlizgnie. Wydaje mi się, że Zatrian, ale pojęcia nie mam. Jak wiecie lepiej, może macie lepszy słuch, to napiszcie mi, ale jestem na 100% pewna, że z Dragon Age'a. A co z taumaturgami? Co jeśli jakiś się tu jednak przedrze? Gdyby tak się stało, wiedziałbym o tym. Mogę zdradzić, że ten problem zostanie wkrótce rozwiązany. To znaczy? Taumaturgowie są niebezpieczni. Zamieszki, wybuchy, kult tego całego Rasputina, terroryści, zupełny upadek autorytetów. Ich knucie dotyka każdego, nawet najbliższe nam osoby. Czy uważa pan, że ten brodaty sekciarz Rasputin też jest taumaturgiem? Najpewniej. Jak inaczej omamiłby tyle osób? Nawet caryca Aleksandra spoglądała na niego przychylnym okiem. Jakie to szczęście, że zginął od bomby w burdelu, bleć. Proszę nie zapominać o epidemiach cholery, które co chwilę nękają miasto. To też ich sprawka. Widzę, że się rozumiemy. Jezus Chrystus, naprawdę? Jeden z tych magików podobno zbiegł z Cytadeli. Szulski? Dobrze, że mają stare zdjęcia. Tak, ale już niebawem zobaczymy, jak huśta się na sznurze. Okej. Okay. Jak pan pozna, że ma do czynienia z Szulskim? Znam się na ich sztuczkach, proszę się nie obawiać. Oczywiście. Zresztą szanse, że się tu zjawi, są znikome. Jak ja kocham ironię. Kamień z serca. Dziękuję, generał gubernatorze. Coś jeszcze? Uwielbiam ironię, autentycznie. Czy ten Szulski jest niebezpieczny? Szulski to przykład degrengolady. Miał absolutnie wszystko, ale jego przeklęta krew kazała mu się stoczyć. Taki rozchwiany moralnie tempermanta jest zdolny do wszystkiego. Ale jak już mówiłem, tu nic nam z jego strony nie grozi. Oczywiście. Dziękuję, nieco mnie pan uspokoił. Moją misją jest chronić wiernych poddanych cara. Proszę mi wybaczyć delikatną naturę mojego pytania. Czy jakiś taumaturg skrzywdził kogoś panu bliskiego? Ich magia skrzywdziła mi córkę, ale nie tylko ją. Zostawmy ten temat. Mamy skazę. Rozumiem. Zmieńmy może temat. Dobry pomysł. Jak znajduje pan urodziny najjaśniejszego dziedzica? Jako głowa Warszawy mam obowiązki wobec pary carskiej, więc niewiele uwagi poświęcam bankietowi. Musi mi pan wybaczyć. Góra prezentów dla carewicza wygląda imponująco i stale rośnie. W rzeczy samej. Zmieńmy może. Dobry. Jak się miewa panna Zofia? Czy zdrowie jej dopisuje? Ja nie mam córki i radzę uważać na język. Zmieńmy. Dobra, widzę, że... Udanej. Nic więcej od niego nie wyciągnę, wobec tego sobie ominiemy żegnanie się z nim i wracamy sobie właśnie do naszego kolegi. Burnakowicza. Jak? On ma skazę. Rozmawiałem z generał gubernatorem. I jakie to uczucie... Stanąć oko w oko z rzeźnikiem Warszawy i wymieniać uprzejmości o przekąskach. Niekoniecznie o tym rozmawialiśmy. Nie wydaje się taki straszny. Prawda? Dowiedziałeś się czegoś, co może nam pomóc? Gubernator nosi skazę i chciałbym to wykorzystać. Chcę ją przejąć. Zamierzasz go jej pozbawić?
to może wpłynąć na jego samopoczucie. I na jego nienawiść. I może do w ten sposób się go pozbędziemy. Poczekaj. Nim zaczniemy, powinieneś się upewnić, że jesteśmy gotowi rozmawiać z carem. Potem nie będzie już odwrotu. Wierzę, że mam już wszystko, co mogłem zdobyć. Dobrze, skaza z Kałona. To może się udać, ale obiecaj mi jedno. Będziesz z nim bardzo ostrożny. Tak, co chwilę zapis. Szybki zapis. Kurka wodna, ale ja się nie zgadzam z tym, że wiem, co robić. Wiem, co robię. To ja znalazłem czarny grymuar. To ja zawiązałem pakt. A i wydzieranie skazy to nie mój pierwszy raz. Jestem ciekawa, jakie są ich skazy. Mam tylko nadzieję, że nie ostatni. VJ-a oraz... Idziemy? Koleżanki. Chcieliśmy z panem porozmawiać. Ja Samir i moi przyjaciele. Właśnie. A on powinien w ogóle rozpoznać Samirę. Gdzie ja jestem? A tam. Generał gubernatorze? Witaj w swojej głowie, Skałon. Teraz jesteś nasz. Twój głos też jest taki zaraz, znajomy. Zaraz. Coś tu nie gra. Czy on powinien być świadomy? O ile gubernator sam nie posiada mocy, to może być efekt naszego paktu. Sara Rywkin! I ty! Co tu się dzieje? Kim wy jesteście? Wydaje mi się, że Samira z kolei ma głos Kate Walker z trzeciej części, ale nie jestem tego w 100% pewna, więc ponownie, jeśli wy macie... Wy macie lepszy słuch, to możecie mi napisać, albo potwierdzić, albo zaprzeczyć. Nazywam się Wiktor Szulski. Szulski? Każe was rozstrzelać na miejscu. Wszystkich! To co, przechodzimy do rzeczy? Dalej, nie mogę się doczekać. Jakie to uczucie być na łasce taumaturgów? Przerażające. Co takiego? Przekonał się pan właśnie, że tu nie jesteśmy zdolni do kłamstwa. Intrygujące, prawda? Czego ja się dowiaduję? Chcesz na nas eksperymentować? Pozbawiać mocy i rozumu? Niech Allah zlituje się nad tobą. Zajmę się nim. Pokażę rzeźnikowi, gdzie jego miejsce. No, ja. Nie, sam się tym zajmę. Wiesz, ile krwi mi napsuł i mimo to mi odmawiasz? Tak, bo kolekcjonuję skazy. Przestańcie mną kupczyć jak świńską półtuszą. Zaczynaj. Tak. Przypomnij sobie upokorzenie, które czułeś, kiedy twój prezent się nie spodobał. Nie o prezent tu chodziło. A więc o co? O fakt, że trzymano przede mną w tajemnicy chorobę carewicza. No tak. A ty przecież chcesz być najważniejszy. O wszystkim wiedzieć. Wszystko kontrolować. Tylko wtedy będzie porządek. Co to jest kompleks, kurczę, jakiegoś tego dyktatora? Twój dom. Miejsce, za którym nie tęsknisz. Dlaczego? Bo nigdy nie byłem tam bezpieczny. Czego się tak bałeś? Że ona mnie skrzywdzi, jeśli będzie miała kaprys. Kto? Powiedz głośno. Moja przeklęta, demoniczna siostra. Niech ją piekło pochłonie. Wiecie co? Myślę, że jednak może nie Zatrian z Dragon Age'a, a bo nie Borys Herow, Boże, jak on miał... ten szalony, kurka wodna, jak on miał na imię? Siergiej Borodin z Syberii pierwszej części. Pomówmy o twojej córce. Tu się jej już nie wyprzesz. Moje oczko w głowie skrzywdzone przez taumaturga. To ze mną słodka Zofia miała wtedy do czynienia. To ja ją tak urządziłem. Ty splugawiłeś ją, zwiodłeś, zaczarowałeś, zabiję jak psa. Nie chcę już mówić. Bywa. Skaza dojrzała. Wyjmij ją i możemy iść. Bierę ją. Wyjmij? Chcesz mu ulżyć? Nie zasługuje na spokój. Poza tym widział nasze twarze. Istnieje szansa, że bez tego będziesz innym człowiekiem. Uwolnię cię od lęku, który wyzwolił w tobie niszczycielską nienawiść. Rozczarowujące zakończenie dla kogoś takiego.
Tam. Nie bądźmy winni zbędnego torturowania innych. Dobra robota. Chodźmy. Zawiść. Mamy wszystkie skazy, siły wymiaru, czyn, serce. No ładnie. Podoba mi się to. Dobra, wobec tego, ale to jest chyba ostatnia rzecz, którą mamy do zrobienia. Szkoda, że nie ma za to osiągnięcia. Trochę się spodziewałam, że będzie. Salon Wielkiej Alei. Dobra, wobec tego, moi mili. Zapis gry i lecimy dalej. Czułem, że idzie zbyt łatwo. Ty! Kto ty? Ruki w wierch! Obawiam się, że mam inne plany. Tak. Tak od razu wobec tego. Lecimy. Czy starczy mi nieprzewidywalność za taką Lelkim lub Moraną, Velesem lub Rampusem, Uperem lub Jeanem? Czyli mi starczy wymiarów. No spoko wobec tego. Morana. Potrzebna mi od zaraz. Ej, przepraszam bardzo. Dobra, dalej. Mogę w sumie ciebie walnąć z rozproszenia. No. Pięknie. Jeszcze raz. Okej, wobec tego... tego można już dorwać. Tego bym mogła jeszcze raz tutaj z rozproszenia, ewentualnie może z czegoś innego w gruncie rzeczy. A w sumie weźmiemy z tego, sobie damy, cena spokoju, tutaj zimowy sen, Krampus, diabelska kara, średnio, śmiertelna, coś tam, szturmiecki cios, chyba golem albo lelek zadaje największe obrażenia, golem, okej, to miażdż go, golem miażdży! Auć. To bolało. To zabolało mnie w 4 litery. Dobra, wobec tego. Następne. Auć. I tak oto z pana została miazga. To jest przykre. W dalszym ciągu uważam to za skrajnie przykre wręcz. Aj, szem za te obrażenia. Spowalnia zaplanowane działanie wroga. Jedziesz z tym szem. Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda, bo chyba szem jeszcze nie widzieliśmy, wydaje mi się. Dobra, jeśli o ciebie chodzi, to tutaj dajemy kończący argument, czy może nie. Wiecie co? Spróbujemy sobie w ten sposób zrobić, bo teraz nam się działanie anuluje. Tylko to jest pytanie, tak, działanie zaniechane, tylko to jest pytanie, czy to nam przerwało ciąg, czy też nie. Przerwało ciąg, cholera. No dobra, przeżyjemy w takim razie. Okej, wobec tego rozproszenie. Badumc. Dobra, ja tutaj go jeszcze raz wezmę z rozproszenia wobec tego i teraz... A, masz cenę spokoju w gruncie rzeczy. Nie zabiło go to, w takim razie nie dokończę za pomocą tego, ale dokończę za pomocą tego. No i fajnie. Pięknie! Nie mogłeś tego załatwić inaczej? No niechcące się nie udało. Miałeś pojedynkować na argumenty? Przestańcie, mamy tu coś do załatwienia. Stać! Kim jesteście? Skałon! Generał gubernator jest w tej chwili nieco niedysponowany i raczej szybko mu nie przejdzie. Nie zbliżajcie się! Lepiej to odłóż, zanim komuś stanie się krzywda. Złość i strach nie są ci potrzebne. Uspokój się i opuść broń. I tak nic nie wskórasz. To teraz tak się da? Przez pakt? Na to najwyraźniej. Wygląda. Co się dzieje? Jak? Jak to możliwe? Musicie być taumaturgami. Czy to rewolucja?
Przyszliście mnie zabić. Nie do końca. Nazywam się Wiktor Szulski, a to jest Emir Burnakowicz oraz Madame Samira. Doceniam zmianę tonu. Wiktorze Szulski, czy chcecie mojej zguby? Niekoniecznie. Przychodzimy z żądaniami, bo tego też wymaga od nas sytuacja. Najpilniejszą z kwestii jest dla nas, abyście jak najszybciej zaniechali polowań na taumaturgów. Pogromy muszą się skończyć. Przestańcie nas mordować. Macie czelność wdzierać się tu siłą i stawiać mi żądania? Między innymi. Zdradźcie mi, dlaczego miałbym na cokolwiek przystać? Stajemy przed waszą cesarską mością nie jako przypadkowa zbieranina, ale jako taumaturgowie złączeni paktem. Dokonaliśmy niemożliwego, aby być tu dzisiaj. I z tej pozycji pragniemy dialogu. Wierzymy, że przyniesie to obopólne korzyści. Macie na to jakąś nazwę? Możecie nas nazywać komitywą. Mów dalej. Kto wie, może jednak dojdziemy do porozumienia. Wiemy, że na carskim biurku spoczywają dekrety, które czekają na podpis. I co według was się w nich znajduje? Dekrety zakładają powstanie specjalnych ośrodków przystosowawczych, a taumaturgowie i taumaturginie nie będą jedynymi pacjentami. Wasi poddani, tak różni etnicznie i wyznaniowo, najpewniej szybko rozpoznają zagrożenie, a ich strach zmieni się w nienawiść. Imperium upadnie. Korona ma nadto wrogów na zewnątrz, żeby jeszcze mierzyć się z wewnętrznymi. Dość usłyszałem. Rozumiem, że chcecie czegoś w zamian. Słucham. Chcemy wygodnego układu. Więcej swobody w zamian za taumaturgiczną współpracę. Chcemy więcej wolności w sferze politycznej i socjalnej. Dla wszystkich. Mieszkańcy Warszawy, jednego z najważniejszych ośrodków Rosji, nie zapomną wam takiego gestu. Czy to wszystko? I żeby ochrana zapomniała o Sarze Rywkin, a jej teczka na zawsze zniknęła z ich archiwum. Chcecie władzy. Przyznajcie to wreszcie. Im szybciej to przed sobą przyznacie, tym lepiej. Władza może być zdobyta lub nadana. Dziś dokonaliście obu tych rzeczy. Spełnimy wasze postulaty, w zamian oczekując posłuszeństwa i wierności. Do następnego zamachu. Tak mi dopomóż Bóg. Jeśli to wszystko, taumaturgi, to ufam, że doszliśmy do porozumienia. Jeszcze jedno. Taki tam Rasputin. Czy ja słyszę oklaski? Co tam się dzieje? Czas nagli, a moi goście czekają. Nie przedłużajmy tego. Oczywiście. Wiedziałam, że przyszedł. Czy to znaczy już? Na pewno miał przyszedł przyjść, ale... Mogę sięgnąć po szampana? Stanisław może nareszcie spoczywać w pokoju. Powinieneś być z siebie dumny. Jesteśmy twoimi wielkimi dłużnikami. Nie mogło się nie udać. Ostatecznie byłem z wami. Jesteś zbyt łaskawy, panie. Oczywiście. Przyjaciele, dziś w święto narodzin mego syna i następcy. Słowa mego ojca wskazują kierunek mych myśli. Głos Boży każe nam dziś stanąć zdecydowanie u steru rządów, z pełną ufnością w opatrzność Bożą, z wiarą w siłę i najwyższą prawdę władzy absolutnej. Zamieszki w Warszawie wielkim ciężarem napełniają nasze serce, a smutek narodu jest również smutkiem władcy Rosji. Zamknęliśmy oczy na cierpienie poddanych, na cierpienie taumaturgów, którzy swoją moc otrzymali od Boga. Dlatego za obowiązek sumienia uznajemy zażegnanie wszelkiej przemocy względem nich, ze skutkiem natychmiastowym.
Alleluja. Takie jest nasze życzenie. Jednak ci, którzy biorą naszą łaskę za słabość, niech wiedzą, że Imperium Rosyjskie jest silne i bezlitosne dla wrogów. Tak mi dopomóż Bóg. Cieszę się, że zastaję cię w dobrym zdrowiu. Nie wyglądałeś, jakbyś miał z tego wyjść. Tam, gdzie stałeś, pewnie nie do końca było wszystko widać. Nowe towarzystwo? Przyjaciele. I co teraz? Żegnaj, Grigori. Teraz każdy z nas powinien iść własną drogą. Doceniam to, co dla mnie zrobiłeś. Ciesz się tą błogą chwilą. Może nie potrwać długo. Zabrzmiało jak groźba. Wiktorze, wszystko w porządku? To jest ten twój cały Rasputin? Spodziewałam się czegoś więcej. Assalamu alaikum. Zechce mi pan zdradzić, jak jest w stanie tu z nami rozmawiać? To musi być twój nowy tatuś, Wiktorze. Nie przedstawisz mnie? A to musi być sławna Madame Samira, złodziejka tożsamości. Zaraz, chyba kogoś brakuje. A, no tak. Byłeś na tyle samolubny, że nie dotrzymałeś danego mu słowa i nie oddałeś mu golema. I umarł. Naprzykrza ci się? Owszem, i przyda się pomoc. Won! O! To sprawa między nami, a twoi magiczni przyjaciele już ci nie pomogą. Jak? Ze mną się nie wygrywa. Powinieneś był się już tego nauczyć. Jak? Co? Co tu się podziało, Esculpe? Ja nie pojmaju! Dobra, rozwinę taumaturgię, bo tu chyba już nie dostanę kolejnego punktu, więc wezmę sobie to. Rozwin. Stań do walki. Mocią, panie, cień Ariela, cień Emira, cień Samiry. Goddammit, Rasputin. O jasna cholera. Czuję, wiecie co czuję, prawda? Czuję, że będziemy mieć tutaj sobie... Swoją drogą, czekajcie, sprawdzę tylko, czy mam wystarczającą siłę wymiarów. Czuję, że generalnie, no, będzie ciężko, co najmniej rzecz ujmując, że możemy zginąć tutaj parę razy. Przy okazji zgaszę sobie lampkę, Chryste Panie. Albo nie, to jest zły pomysł jednak. Ogarniacie, że ja grałam w to całą noc. Taumaturka. Ale dobra, powiem jeszcze przy okazji napisów końcowych, jak w końcu do nich dojdziemy. Co to jest? Esculpe, co to jest? Jarzmo Salutora. Rasputin używa twojej więźni z bukawakiem przeciwko tobie, wywołując u ciebie nieskończący się stan jarzmo bukawaka. Tylko od ciebie zależy, czy będziesz dźwigać to brzemię, czy je z siebie zrzucisz, zrywając więź z tym Salutorem? Po zerwaniu więzi pozbędziesz się jarzma, ale też utracisz bukawaka na zawsze. Rasputin nie omieszka wkrótce wykorzystać więzi z pozostałymi salutami w ten sam sposób. Ty mendo! Zatrucie więzi z kolanem. Czasowe negatywne stany zadają ci podwójne obrażenia. O cholera jasna. Ja muszę jak najszybciej wygrać. Potrzebuję jak najszybciej wygrać. Cholera jasna. Chyba, że mnie Lelek ochroni w gruncie rzeczy. To by było inteligentne dopiero. Gdyby mi Lelek pomógł. Czekajcie, weźmiemy med w tym momencie. Damy. Powiedzmy. O nie, nie będę mogła użyć Lelka. Kretina. No cóż, trudno. Cholerny Rasputin. Ja wiedziałam, że to jest normalnie, wiecie, że to jest nie tyle najgorsze, co się może zdarzyć, to po prostu naprawdę podła sytuacja, że Wiktor się powinien nauczyć sam rozwiązywać sprawę z tym, otrzymujesz 50%, mniej niż 27%.
O kurka wodna, że właśnie Wiktor się powinien był nauczyć sam działać w ogóle. Czy ja mogę w dalszym ciągu... Aha, med, zadaję obrażenia, nie mogę tego używać, zerwanie więzi. Przywraca ci pełne skupienie i po... Będzie problem. A to? Kara za grzechy. Morawym tchnieniem go. Jeśli się uda, zamierzam żadnego jarzma nie powstrzymać. W sensie nie zrywać żadnej więzi z Salutorem. Jeśli się uda, pojęcia nie mam, czy to się uda, ale mam zamiar spróbować. Cholera wie, tak naprawdę. Ty mendo, ty pospolita. Cholerna. Dobra. Pierwszy etap pokonany. Ligia i... Abaurycy. Abaurycy go mi tak zatrucie więzi z Lelkiem. Dobra, wobec tego... zróbmy tak. Weźmy bukawaka. Skowyt. Zatrucie więzi tym do jedna, te cholerno. Dobra. To teraz sprawdźmy, czy możemy się przed tym obronić z Wodnicza Pieśni. Nie możemy się przed tym obronić. Ty mendo, ty! Prawie całe skupienie. Obniżając twoje skupienie dwa razy szybciej. Ja pierdzielę. Okej, okay, to jest delikatnie rzecz ujmując. No przykra sprawa. Aha, tego nie mogę użyć. Lament umrzyka. Wróg nie jest w stanie rozbicia. A, dobra. W ten sposób. Na tego. Dobra, w takim razie lecimy z Liberum Veto. Abaurycy! Et tu brute contra me! Auć! Auć! Abaurycy! Ty, mendo, ty! Dobra, w takim razie. Może Ligi będę sobie... O, co do ciebie, Abaurycy. Potrzebuję zdrowia, zatrucie więzi z Jeanem. A Jeana nie korzystam, z Jeana nie korzystam, z Jeanem mogę zerwać więź. Spoko, nie ma problemu. Tortura. Co to jest? Przepraszam bardzo. Za ikona. Dobra, tortura została. Jarzmo Lelka, jarzmo Bukawaka, Golema... A, jarzmo Jeana, okej. Okay. Twoje ataki wywołują u ciebie zapłatę. O Jezus Maria, nie... Nieważne. Nieważne. Auć. A no tak! Cholera jasna, zeszło ze mnie. Nie. Nicht, nicht! Ja się nie zgodzam. Panie, diabelską karą cię, będzie szybciej. Dobra. Trzeci etap walki w takim razie. Ile ja mam życia? Mam 34 punkty życia. Przemyślane rozwinięcie przywraca ci 0 punktów życia za każdego wroga, który jest pod wpływem bukawakiem. Dobra, w takim razie czas bukawaka wykorzystać, żeby nałożył cierpienie i odzyskam trochę przy okazji punktów życia, jak nie mam. To cień Wiktora! O kurka wodna! Chyba. Czekaj, co? Duma! Lekkomyślność, intryganctwo, porywczość to wszystkie moje skazy! Oś ty w mordę! Wszystkie moje skazy się przeciwko mnie obróciły! Czy ty wybaczy cierpienie? Tak. Duma, lekkomyślność. No dobra, w takim razie, kurka wodna. Działamy, które dalej? Zatrucie więzi z Velesem. Aha, ten dalej, tak? Muszę przyznać, że chyba tego zaatakuję za pomocą Morany i w ten sposób podziałamy. Dobra, trochę tam dostałam
przy okazji punktów zdrowia. Ja ci dam ty mędo zatrucie więzi. Uch. Oj, zdenerwował mnie. Kończący argument zadaje obrażenia, pozwala przerywać zaplanowane działanie wroga. Ale dość wolno. No dobra, podziałajmy w ten sposób. Może się uda. Auć! Auć! Okej, dobra. To teraz potrzebuję może właśnie Velesa w gruncie rzeczy. Jadowity uśmiech. Nie, ja potrzebuję śliskiego zakładu. No. Zatrucie więzi z Moraną. Ile to mi da? Uj. Krwawienie. Potrzebuję czegoś, co mi da właśnie zdrowie. Veles. Czekajcie chwilę, bo chcę coś sprawdzić. Zadaję obrażenia większe niż suma brakującego. Dobra. Czarci pakt, utracisz skupienie. Szatański figiel, utracisz punkty. Które ma takie, że mnie leczy? Zadaje obrażenia, przywraca ci punkty życia. O! A będzie odnawiał ich mniej krwawy dług w ostatniej rundzie. Oj. Będzie problem, ale z drugiej strony... Dobra, Jean jest pomysłem. Zadaje obrażenia. Okej. Nie no, ten to w ogóle nie odnowi życia. Pozbawia ci negatywnych stanów. Czy jest ktoś, kto mnie po prostu leczy? Obniżę skupienie. Chyba nie. Chyba tylko Uper. Wydaje mi się, że może mnie wyleczyć. Dobra, wobec tego chyba... Który w ogóle tutaj? Dobra, to wiecie co? Weźmiemy w tym momencie Fatum. W ten sposób polecimy. Z tym koksem. Dobra. Ten mi teraz zatruje więź z Moraną. Oczywiście, że tak. A ja w tym czasie właśnie się wyleczę za pomocą moich drogich salutorów, których jeszcze mam. Może za pomocą tego w gruncie rzeczy, w sensie na tego rzucę się z Velesem właśnie, śliski zakład. 10 punktów zdrowia. Ten 16. A Jean? Ile? 24. No dobra, to niech Jean może zaatakuje. Zadaję obrażenia, ta. Dobra, lecisz. Wobec tego. I teraz tak. Może ja w tym momencie sobie ze skupieniem podziałam. Okej, dostałam wobec tego trochę życia. Trochę mnie to też życia kosztowało jednocześnie, ale myślę, że damy radę. Dobra, wobec tego jeszcze raz. Na ciebie z Upyrem się rzucę. Nie, na tego z Velesem się rzućmy. Chociaż... Dobra, niech będzie w ten sposób. A no tak, przecież... O Jezus Maria, nieważne. Nieważne. Cecha uśpiona. Będzie problem. Lekkiej natury. Tak, nie lekkiej natury. Duży problem nawet. Czego mi teraz zatrujesz więź? Rasputin. O kurwa, raz jestem naszczała. Jorzech naszczała? Co się wydarzyło? Powikłania zmniejsza przewrócony punkt życia. Boję się. I to bardzo boję się. Ni chuja nie wygram. Przepraszam za przekleństwo, ale taka prawda. Ni cholery nie wygram. Jezus Maria, mogłam na tego Fatum. Przez ten cały czas, Jezus Chrystus. Mam jeden punkt życia. Tylko. Dobra, ryzyk fizyk. Cholera jasna, wiem, może się uda. Jak zginęłam już, czy nie? Auć. Dobra, zginęłam marnie. Ciula tam. Ale ja wiedziałam, że to się nie uda. Szkoda tylko, że pewnie mnie... od tego, od jakiegoś, od samego początku tej walki, a nie od jakiegoś, wiecie, etapu. Koniec gry. Znowu. Jezus Maria, mam dość. To już kolejny raz. Chyba albo piąty, albo szósty, jak ja zaczynam tą walkę z Rasputinem. On mnie tak nie cierpi. Ja nie cierpię jego swoją drogą. Tak na dodatek.
irytuje mnie, że hej, dobra, panie, Morana, lecisz. I ja na nią, powiedzmy, niech tak będzie. Jakoś się podziała, chyba. Jeszcze drugi raz. Zrobimy takie cóż. Ach, te cholerne cienie moich sprzymierzeńców z komitywu. Taką krzywdę mi robią. Ten jeszcze tutaj mi jarzmo salutora daje. Od Bukawaka chyba się zaczyna, prawda? Ta, jarzmo Bukawaka. Ten cholernik zasrany. Kto mnie tutaj teraz zrani? Tam mnie zrani, co? Masz z tego. A spoko. Krampus, dawaj mi to jarzmo. Dobra. Chce się co? Dybalska kara? Jakoś to się nazywało. Jak to się nazywa? Krampusem. Diabelska kara może być. Dobra, i teraz lecimy z tym. Po diabelskiej karze naszego Krampusa. Okej, okay, w tego celował. Spoko. I teraz jeszcze na nią. Dlaczego ja mam krwawienie na Boga Twaroga? Nie mam zielonego pojęcia, ale mam. Oczywiście. Jasna cholera, oczywiście. Weźcie mi na nią Liberum Veto, bo normalnie nie wytrzymie. Nie wytrzymie i puszczę. I co wtedy? Chwała pokuta. Upiorne upojenie. Czy wy macie coś, co jest szybkie i dzięki czemu straci 2 punkty skupienia? Chyba nie. Wydaje mi się Morana. No nie ma. W objęciach śmierci. Pchi. No masz cenę spokoju. Co tam? Auć. Rasputin też oczywiście, że mi przywali, bo czemu by nie? Menda jedna z tego Rasputina. Przemyślane rozwiązanie możemy zrobić. No już tutaj niech będzie cena spokoju. Chociaż to jej nic chyba nie da. Właśnie, no. Cena spokoju. Mam dość, moi mili, mam dość tej walki. Chcę już ją skończyć. Chyba ostatnia walka w tej grze, a mi... W sensie, no widać, że ostatnia walka w tej grze, tak bym powiedziała. Wykorzystamy sobie Bukawaka z COVID i weźmiemy sobie to, przemyślane działanie. Tam coś, ale robię. No, prawie całą ją zniszczę, że tak to ujmę. Jakby to podle nie brzmiało. Dobra. Tutaj Kupyr podziała, teraz mi tutaj ten Grigori podziała, tak, tak. Dobra, jeśli chodzi o ciebie, Abaurycy, to ja cię tutaj z tego, a Bukawak cię z tego, droga Ligio. Ja potrzebuję w sumie czegoś, co by mnie uzdrowiło, a najlepiej jeszcze czegoś, co by mi skupienie przewróciło. To by było po prostu cudowne, tak więc śliski zakład i jedziemy. Czekajcie, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jarzmo Bukawaka. Czasowe negatywne stany zdają ci podwójne obrażenia, kocham to. Jeśli twoje punkty życia liczą mniej niż tyle, jarzmo lelka, wrogie ataki obniżenia twoje skupienie 2 razy szybciej, szybkość zwiększa tempo, bla bla bla. Jarzmo Gina. Twoje ataki wywołują u ciebie zapłata. Aha, no i wszystko jasne. Dlaczego mnie wcześniej tak bardzo życie zlatywało? To wiele wyjaśnia. Wywołało mnie zapłatę? Nie wywołało mnie zapłatę. No i dobrze. W takim razie golema czas zaprzęgnąć. Czekaj, przepraszam bardzo, kto mnie tutaj kara za grzechy? To może nie golemem. Czy ktoś szybciej go załatwi? Tylko, że tak powiem porządnie. Lamentum brzyka. Veles? Ne. Krampus? O, Krampus. No i fajnie. Nie, się nie ładuje mu ta umiejętność. Ostateczna, ta jak u golema. Dobra, wobec tego.
Wow, mam pełne życie, jak to się wydarzyło, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie bycie, poproszę, jeśli o tego typa chodzi. I teraz tak, rozproszenie serdecznie poproszę. Dobra. Fajnie. Minus dwójeczka i teraz jeszcze to. Ty. Możesz być i ty, możesz użyć tego, no problemu. Uśpi to cechę, więc spoko. W każdym razie cecha uśpiona, fajnie. Kolejny jarzmo, chrzansie, Rasputin. Czy ten już jest rozbity? Nie, jeszcze nie, rozumiem. Rozumiem. To w takim razie albo nie, inaczej. W tego torturę i jeszcze upyrem. O, tak na przykład. Jednego będziemy mieć z głowy. Ale robię, czy to się uda? Mam nadzieję, że tak. Byłoby miło, jakby się w końcu udało mi skończyć tą walkę. Noż do prawdy. Ała. Dobrze, że mi efektu w sumie nie da. O nie, przepraszam, za wcześnie to powiedziałam. Jeden mi dał efekt. Gnój. Dobra. Krampusa potrzebuje serdecznie. Diabelską karą go. Bardzo dobrze. Jeśli o ciebie chodzi. Mogę ci takie coś dać. Oj, mogłam coś innego zrobić, ale to już nieważne. Jezu, jak się drą. Ładnie. Dobra, dzieło mnie zabolało. Cudnie wręcz, wow. A ten mnie tutaj ałała zrobił. Dobra, teraz tak, jeśli o ciebie chodzi, to Krampus ponownie diabelską karą. Jeśli o ciebie, typie, chodzi, to tobie mogę dekoncentrację zrobić, a co? Dobra, bardzo ładnie, Krampus, bardzo ładnie. Czy ja mogę sobie... Nie. Bardzo proszę, śmiertelny sznaps. O Jezus! A nie, dobra. O Boże, nie o to mi chodziło. Chciałam tą diabelską karę, jakby nie było. Czy obaj się... Tak! Udało się! Nareszcie! Jak on śmiał nas wyrzucić? Wyjaśniłeś mu, co należało? Wszystko w porządku? Tak! Po szóstym albo piątym razie. Nie mam zielonych pojęcia. Muszę przyznać, że jest niezwykły. Ja też! Rasputin? Kto z wami? To nic takiego. Chrzań się, Mendo, ty pospolita jedna. Epilog ku nowemu. Śródmieście Południowe, 1 stycznia 1906. Nie znoszę zimna ani śniegu. Żaden z niego pożytek. Jezus Maria, ja mam okulary w dalszym ciągu. I szkła bezprzerwy parują, jak się wchodzi do ciepłego. A to ja też to znam, po co też masz okulary. O, to jest dobre pytanie. W tym wybuchu zacząłem mieć jakieś problemy ze wzrokiem. Dopiero w nich widać, że jesteś skórą zdjętą ze Stanisława. Może czaju na rozgrzanie? Zdecydowanie nie odmówię. Zasłyszałam świeżą plotkę a propos Kałona. Po tym, jak uświadomiliśmy mu kilka rzeczy, zniknął. A teraz mówią, że się zastrzelił. Smutne. A więc mogłem być mniej powściągliwy. Wiem. Pozostałe wieści są raczej złe. W mieście rośnie nowa siła polityczna. Poza niechęcią do Żydów postulują też brak taumaturgów i homoseksualistów. Jej, Niemcy. A Tatarów? Zapytajmy. Skrzykują się w barze na Woli. Co to za jedni tak dokładniej? Wybacz, nie zapytałam. Ale warto przypilnować, żeby już nie rośli. Prawda. Chodźmy. Znaczy zakładam, że o nim posłuchajmy, chodzi. Co mają do powiedzenia na tych swoich libacyjkach. Dziś wyjątkowo nie jesteś zajęty ze swoją małą rewolucjonistką? Co, Wandą? Może tak, może nie. O, co się dzieje? Oni cię nie ochronią. Każdy dług będzie spłacony. W ten czy w inny sposób. Wiktorze, na co czekasz? Nieistotne. Chodźmy. Ciekawe.
w jednak zakończeniu, w którym uciekliśmy do Paryża, też było coś takiego, że właśnie nie zdołasz się schować. Nowa komitywa, zdobądź pełną przychylność cara u boku komitywy. Wybory określają wartość człowieka. Kim to czyni mnie? Nie mam zielonego pojęcia. Mnie w podróż, podczas której uświadomił mi, jak z jego perspektywy wyglądała moja trudna relacja z ojcem. I jak postrzegać ją z perspektywy czasu. Staram się często spotykać z Ligią, ale widok mojej siostry pogrążonej w apatii łamie mi serce. Bez skazy stała się kimś innym. Kimś, kogo nie znam. Dlatego uciekam w obowiązki związane z komitywą. Przynajmniej tu mogę coś jeszcze zmienić na lepsze. Wujek Sasza został dziadkiem. Spędzanie emerytury na chołubieniu wnuka zdaje mu się służyć. Prawdziwe okoliczności zniknięcia naczelnika warszawskiej ochrany wciąż pozostają niejasne. Ale ulica wie, kto go zajebał. Niedźwiedź, nowy król Śródmieścia. Tak, to jest to samo. No właśnie, Abaurycy. Jego wpływy rosną. Dobra, sprawdźmy, czy mogę pojedynczo pominąć. Martwi mnie to, co się dzieje w mieście. Dobra. Warszawa płonie. Ludzie prostują zmęczone karki, a socjalistyczni bojownicy przeprowadzają zamachy na wszystkich, którzy nie popierają rewolucji. Nie jestem pewna, że to też się nie powtarza. Co się zaś tyczy Uniwersytetu Latającego, to też jego umęczony podróżny szczęśliwie dotarł do... To też się powtarza. O tym. Wszystko się powtórzyło de facto, jeśli chodzi o epilog. Przyjacielu. Tak, czyli cały epilog się niestety powtórzył, co mnie smuci troszeczkę. Dobrze, moi mili. Tak więc dotarliśmy do końca The Thaumaturge. Muszę przyznać, że ja akurat nieźle wymęczyłam tą grę. Po prostu usiadłam do niej, przeszłam ją w... No, jakieś nagrałam 7 odcinków, coś koło tego. Jestem niesamowicie zmęczona, bo siedziałam nad nią całą noc. Ale jednocześnie nie żałuję za specjalnie, wiecie? Bo naprawdę mi się podobała ta gra. Jestem zadowolona, że ją skończyłam. No nie mogłam się doczekać, żeby przysiąść do tego faktycznie. Ale wiecie co, ja nie jestem właśnie pewna, czy mi się bardziej podoba zakończenie związane z komitywą, czy z ucieczką do Paryża, bo taka jest prawda, że ucieczka do Paryża oznaczała zadbanie o naszą rodzinę i... W sumie, gdyby nie to, że ja chciałam, żeby to się jakoś dalej jeszcze rozwinęło, to prawdopodobnie bym została właśnie przy tamtym zakończeniu i tyle. Ale nie wiem, dajcie znać, co wy myślicie o tym. W ogóle The Thaumaturge właśnie bardzo ciekawą grą było dla mnie. Była to jedna z naprawdę niewielu ostatnio gier, które zainteresowały mnie na tyle, że ciężko by mi się było od niej oderwać, że właśnie ja chciałam ciągle grać i myślę, że kiedyś jeszcze przejdę tą grę, żeby może zdobyć inne osiągnięcia, w ogóle sobie wreszcie przejrzę osiągnięcia, bo nie chciałam sobie spoilerować, ale tak to wreszcie sobie w ogóle przejrzę, co jest w ogóle w tych osiągnięciach. Tak więc, no, zafascynowała mnie ta gra. Pomysł z salutorami jest naprawdę niesamowity, z takimi demonami, ze skazami, które właśnie i mają się naszej postaci, też naprawdę interesujący pomysł. Jestem zadowolona z tego, że udało mi się przejść ostatniego bossa w grze, jakim był Rasputin, ten gnój jeden, bez zrywania więzi z żadnym z moich salutorów, bo to właśnie było coś, czego chciałam uniknąć, więc, no, jak mówię, jestem całkiem zadowolona. Wiele rzeczy mogłabym prawdopodobnie zrobić inaczej i teraz jak już o tym wiem, że mogę zrobić je inaczej, to prawdopodobnie bym zrobiła je inaczej, bo tak. W ogóle super właśnie jest to związanego z 11-bit Studios, to nie, że właśnie tą grę, że pomysł na tą grę został rozwinięty i wydawcą, że byli, co nie? 11-bit Studio. I że wydali tą grę. O, w ten sposób. Ponieważ sam koncept na właśnie grę osadzoną w początku XX wieku w Warszawie jest bardzo niecodzienny. Myślę, że to w zasadzie... Znaczy ja też nie wiem, nie znam każdej gry, która powstała w historii gier, ale wydaje mi się, że to jest albo jedna z niewielu, bardzo niewielu, albo w zasadzie pierwsza gra, która właśnie została osadzona w Polsce, w Warszawie, w czasach właśnie, no, w początku XX wieku.
Co też jest fajne, bo to, wiecie, jest ten okres przed I wojną światową w ogóle, co też no, jest ciekawe, chociaż ja muszę przyznać, że też bym chętnie zobaczyła to 20-lecie międzywojenne, albo nawet właśnie którąś z wojen w Polsce, tak właśnie, wiecie, w takich nietypowych, że tak powiem, warunkach, jak właśnie taumaturcz, prawda, że jesteśmy taumaturgiem, który jest w stanie wpływać na umysły innych, jest w stanie właśnie znajdować za pomocą percepcji, no dowiadywać się rzeczy a propos innych, których nikt inny się nie dowie, których zwykli ludzie się nie dowiedzą. Absolutnie uwielbiałam Abaurycego, Boże, uwielbiam typa. Rasputina nie cierpię, gnój jeden. W sensie na początku było okej, ale prawdą jest, że widać było, że też Rasputin próbuje w pewien sposób uzależnić od siebie Wiktora, bo właśnie taka jest prawda, że gdyby to był człowiek, który chce dobrze, to nawet on sam by sugerował, że pomogę ci, owszem, ale musisz się kiedyś nauczyć sam z tym mierzyć i może spróbujemy tak, żebyś dał radę sam, jak ci się nie uda, wtedy wkroczę ja. Ale ogólnie właśnie niestety, no tak wyszło. Tak wyszło niestety. Ogólnie Rasputin też wyszło z niego po drodze szaleństwo, to jest prawda, że w sensie taki fanatyzm religijny, bo faktycznie też się miał kompleks Mesjasza jakiś, się właśnie ustawił taki teatrzyk, w którym on pełnił główną rolę jako kurka wodna, ten Mesjasz, który po 3 dniach zmartwychwstał i to w dodatku dosłownie się czas zgadzał, bo przecież 3 dni później było to całe przyjęcie u cara. Więc wszystko się zgadzało, nawet pod względem czasu i naprawdę to jest niesamowite, jak można być, no, jak można mieć pogmeranę w głowie, tak powiem. Ale tak, jeszcze właśnie się odniosę do postaci na przykład właśnie Ligii, do postaci Abaurycego, do postaci naszego wuja. Muszę przyznać, że to jest bardzo fajne przedstawienie rodziny, prawda? Bo faktycznie Abaurycy na przykład nie jest rodziną, jeśli chodzi o krew, nie łączą na żadne więzy krwi, ale jest rodziną, prawda? I bardzo fajne jest to pokazane, że my jesteśmy gotowi zrobić wszystko dla rodziny, a rodzina jest gotowa wszystko zrobić dla nas. I to moim zdaniem jest właśnie takie, fajnie pokazane są te więzi rodzinne. I tyle. Tak. Żałuję trochę, że nie udało mi się uratować Ariela Rofe. A zakładam, że właśnie mogłoby mi się udać, gdybym poszła tylko do niego wcześniej. Ale nie, musiałam najpierw pójść do Rasputina, bo byłam ciekawa, co się u niego co u niego będzie można zrobić. No cóż, bywa i tak. Może sobie wczytam grę, kto wie. Póki co nie mam takiego zamiaru, szczerze przyznam. Nie wiem, w sumie. Na pewno bym chciała jeszcze... W sensie wiem już, co chcę nagrać po The Taumaturcz. Muszę przyznać, w ogóle też od 11bit Studios wyszła inna gra, która mnie zainteresowała, mianowicie Indica. I ona już wyszła, no dobry miesiąc temu, tak naprawdę. Dobra, mamy siebie z Golemem, fajnie. Dobry miesiąc temu wyszła, ale no nie wyjdzie w najbliższym czasie. Wyjdzie, myślę, za jakiś czas, bo też nie chcę nagrywać jednej gry od tego studia za drugą, więc no. Inna sprawa, gdyby to były dwie części, ale nie są, więc więc taka to sytuacja. I tak, na chwilę obecną sobie kończymy, bo udało się zakończyć tę grę, bardzo mi się podobała. Dajcie znać, co wymyśliliście. Zostawcie komentarz koniecznie, zostawcie ocenę łapkę w górę bądź łapkę w dół, gdyż nie jestem cenzorem. Oczywiście preferowane łapki w górę. I co? Zasubskrybujcie jeszcze kanał, będzie mi niezmiernie miło. Dzięki wielkie, do usłyszenia następnym razem przy okazji jakichś innych serii. Jeśli chcecie wesprzeć kanał jeszcze, to linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. A jeśli chcecie pomóc popchnąć algorytm YouTube'a, to zostawcie, no byle jaki komentarz tak naprawdę z waszą opinią preferowany, ale jeśli nie macie pomysłu na treść, to zostawcie komentarz o treści jarzmo. Będzie mi niezmiernie miło. Dzięki wielkie, do usłyszenia, jak powiedziałam, przy okazji innych serii z innych gier. Cześć!